Kolorowe włosy ma, odrzutowy ma plecak. Siostry, które nauka podnieca. Ojciec siedzi w domu, matka w pracy jest. A jeździ z nim gadający pies. Morski stwór i śmieci aż po pas. Wirtualne gry wideo, tysiąc nowych tras. Strzał z łuku, blink, blink, jak sobie radę da. Johnny Test, Johnny Test. Tak właśnie żyje na co dzień Johnny Test. Johnny Test, Johnny Test. Tak żyje na co dzień Johnny Test. Święto Johnego. Ja już nie mogę! Daj mi je! Jest za wcześnie! Musimy wytrzymać! Ostatnie czekoladowe jajko z Wielkanocy. Ostatnia darmowa czekolada aż do Halloween, które jest dopiero za 3 miesiące. Ja chcę jeszcze! Jeszcze, jeszcze! Mam pewien plan. Jest niebezpieczny, ale nie możemy czekać na słodycze aż do Halloween! Zawsze przychodzicie, gdy skończą się wam słodycze. Stajecie się wtedy humorzaści i złośliwi i wcale wam nie przychodzi aż do Halloween. I dlatego robi się wam nas przeokropnie żal i oddajecie nam swoje ostatnie słodycze. No tak, racja. Bierzcie. W kalendarzu mamy za dużą przerwę między słodyczowymi świętami. Popatrzcie! Słodycze z Halloween wystarczają do gwiazdki. Te z gwiazd, prawda? Walentynek. A z walentynek do pełnej słodyczy Wielkanocy. Ale potem nie ma świąt przez pół roku. Oprócz jutrzejszego dnia niepodległości. Ale to święto fajerwerków, nie słodyczy. Ale tym razem to będzie święto słodyczy, o tak! Zobaczycie. O nie, nie sądzę. Wcale nie interesują nas twoje słodyczowe plany, Johnny. Ale święto niepodległości to święto tego, co czyni nasz kraj wielkim. Czyli co? Słodycze. Kto jest przy tobie, gdy potrzebujesz przyjaciela? Słodycze. Kto mówi, gdy jest ci źle? Hej, zjedz mnie, poprawię ci humor. Słodycze. A jutro... Dobra, dobra, pomożemy. Darmowe słodycze. Darmowe słodycze, kocham was! No bo kto by nie kochał darmowej czekolady? Moje czujniki wykrywają duże stężenie słodyczy i to niezrobionych z miodu. Ale gdzie? No jasne! Dom rodziny testów! Jest tylko jedna osoba, która może powstrzymać słodycze przed zniszczeniem zębów i psychiki tych młodych ludzi! Zły pszczelarz! Czego tu chcesz? Ktoś tutaj jest niegrzeczny! Oddajcie te słodycze, bo wy, dzieciaki, potrzebujecie zdrowych łakoci, żeby... Jeszcze tu wrócę! Okej, to jak dostarczymy te słodycze dzieciakom, które potrzebują słodyczy? Turboczasowa herbaciarnia? W Boże Narodzenie to Mikołaj rozdaje prezenty wszystkim dzieciom, więc 4 lipca słodycze będą rozdawać prezydenci Stanów Zjednoczonych! Czemu nie? A teraz rozdajcie te słodycze chłopcom i dziewczynkom na całym świecie! Johnny, nie ma szans, żeby tych 3 wapniaków obskoczyło całą ziemię przez jedną noc. Tak, ale każde wielkie święto zaczynało jako... małe. To prawda. Halloween zaczęło się w Irlandii 200 lat temu i bum! Teraz wszyscy dostają łakocie. Niezbyt obiecująco. A jak George sobie radzi? Ale zaraz, Lincoln daje radę.
taki to średni pomysł, by rozdawać dzieciom cukierki. Dobra, czas na plan B! Chcesz stworzyć nowe święto? Święto darmowych łakoci dla dzieci! Jaki mamy plan? Ludzie boją się starych prezydentów włażących im do domów, ale nie boją się wielkiego różowego królika przychodzącego w Wielkanoc. Więc w święto darmowych łakoci dla dzieci... Kangur będzie zostawiał przy łóżku darmowe łakocie sam raz na pyszne śniadanie. Potrzebujemy próbki DNA z włosa kangura i fioletowej farby. Okej, ma torbę pełną słodyczy i nadajnik GPS z oznaczonymi domami wszystkich dzieci. Strzeżcie się mojego miodopostrawiacza, który unicestwi zarówno was, jak i słodycze! Dobra, kangurze, idź rozdawać dzieciom swoje cukierki! Chyba czas się poddać. Nie! Johnny Test nie podda się! Dziś mamy święto darmowych łakoci dla dzieci, więc dzieci dostaną łakocie! Jak? Ten kangur rozdaje kopniaki, nie słodycze i nie ma mowy o dalszych wynalazkach! Ale nie potrzebujemy żadnych wynalazków. Przecież mamy mityczne stworzenie, które jest słodkie i przyjazne i puchate i może bez problemu wejść do domów dzieci. He? Co ty na to, kolego? He? Dobra, poświęcę się. Ale tylko dlatego, że nazwałeś mnie słodkim. Żyjcie, nieznośne dzieciaki! Wróciłem, żeby się... No! Dobra, czas zacząć rozdawać słodycze! A co ty tu robisz? O, jestem gadającym psem święta darmowych łakoci dla dzieci i rozdaję dzieciom darmowe słodycze. Jej, a to jest z orzechami? Tak, chyba tak. Pa. Nie jem orzechów. Dobra, łap, to jest bez orzechów. Czy to zrobiona w fabryce, w której są orzechy? Tak? To nie mogę tego wziąć. Dobra, dostaniesz lizaka. Na razie. Mama mówi, że one psują zęby. Dobrze, proszę, weź. To jest bez cukru, a teraz się odczep. Ale czy to zawiera sztuczne barwniki? Ja nie mogę jeść niczego sztucznego. Słuchaj, mała. Bierzesz w końcu te zakichane darmowe słodycze? Czy nie? Co się tutaj dzieje? Nogi! Więc jesteś cukierkowym ninja? Tak, z nikim nie rozmawiam. Podrzucam tylko słodycze na wycieraczkę i daję jak najszybciej dyla. Oto święto darmowych łakoci dla dzieci. Dzieciaki z miasteczka Świnioszyce dziękują cukierkowemu ninja, który właśnie rozpoczął nowe święto. Ale niektórzy mówią, że to święto to plagiat. Co? Nasz klient wielkanocny króliczek jest wściekły. Pozywamy tego cukierkowego ninja za naruszenie słodyczowych praw autorskich. I konfiskujemy wszystkie słodycze jako dowód w sprawie. Tylko króliczek wielkanocny ma prawo do rozdawania słodyczy, gdy dzieci smacznie śpią. A tak w ogóle, to koleś w nocy obskoczył tylko ze 200 domów. Nasz klient w noc obskoczy cały świat. Ten facet to podróbka, spotkamy się z nim w sądzie. Ja tylko chciałem rozdać słodycze! Dzieciaki! Tym razem nie uda wam się wystrychnąć mnie na dudka! Wiem, jak uniknąć waszych pułapek i czających się kangurów, więc lepiej szybko się poddajcie! Ha! Hej, nie zamierzacie krzyczeć? Hej, krzyczcie! Długo ćwiczyłem tę scenę! Dobra, pszczoły! Zabierzcie im słodycze! Proszę, bierzcie! Co mnie to? Dobra, ja już nic nie rozumiem. Ja nie chciałem wiele. Tylko jeden dzień w roku, w którym dzieci tęskniące za słodyczami mogłyby je dostać. Co? To tak wiele? O, pomóc ci? Mamy wiele słodyczy. Tak, ale
królik wielkanocny konfiskuje wszystko, co czekoladowe. Ale moje są zrobione z miodu. Tak, ale dzieciaki będą narzekać, że to jest sztuczne. Moje batoniki są z naturalnego miodu. Tak, ale jak my je rozdamy całemu światu przez jedną noc? Chyba wiem jak. Londyn, Moskwa, Chiny. Dzisiaj dzieci na całym świecie obudziły się w święto radosnych pszczół. Dzisiaj każdy na świecie dostanie miodowego batonika przynoszonego przez rój pszczół. Protestujemy przeciw temu świętu. Ktoś będzie musiał za to zapłacić. Nie, ktoś będzie musiał zmierzyć się ze mną! Cóż, miodowe batoniki nie są tak smaczne jak czekoladowe. Ale te słodycze są za darmo i to jest najważniejsze. Wszystkiego najlepszego!